Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Warka-Łukowice. Mieli się tutaj dom prowadzony przez Stowarzyszenie Warka. Tutaj to stowarzyszenie znamy, gdyż Rainer Pickmann często przekazuje gołębie, które mamy na aukcjach, a dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na właśnie funkcjonowanie tych domów. Tutaj w tym momencie akurat mamy do zaprezentowania międzynarodowy fachowy miesięcznik dla hodowców gołębi pocztowych. Tak jak tutaj Rainer Pickmann dopisał jeszcze do nagłówka, do stale dążących do wielkich sukcesów. Przy okazji, kiedy byliśmy tam w Lenę na dniach otwartych Rainera Pickmanna, tam były promocje zorganizowane z okazji właśnie 20-lecia istnienia czasopisma, które tam Rainer Pickmann wydaje. Rainer Pickmann postanowił taki magazyn, który się nazywa Pickmann Magazyn, wydawać również w Polsce. Mamy tutaj jego pierwszy numer. Tutaj w tych wszystkich paczkach, które widzimy, tutaj pokażę jeszcze dalej, znajduje się 40 tysięcy sztuk darmowego numeru tego magazynu. O treści za chwilę powiemy, co się w nim znajduje, ale popatrzmy, te paczki są wszystkie przygotowane w taki sposób, że każda paczka jest opisana numerem, niejako nazwiskiem osoby, do której zostanie wysłana. Są to paczki w ilości 50-60 sztuk takiego magazynu i one będą dostarczone do prezesów oddziałów i tam będzie można za darmo sobie u tego prezesa danego oddziału ten numer zabrać. W numerze jest też taka broszurka, taki rodzaj kuponu. To jest kupon, gdzie można sobie tutaj będzie zamówić na przyszłość wysyłkę takiego magazynu do domu. Cena tutaj tego magazynu tu jest z tyłu podana, wszystkie zasady też współpracy. Krótko mówiąc, trzeba wejść na tą stronę internetową też i tam też można wszystkich tych szczegółów się dowiedzieć. Tutaj zobaczmy jeszcze, popatrzmy, Państwo tutaj, panie i panowie przygotowują przesyłki takie do wysyłki, etykiety adresowe. Każda z tych paczek będzie taką etykietą oklejona i będzie każdy wiedział, gdzie ma, przepraszam, poczta, czy też tutaj InPost akurat będzie wiedział, gdzie ma dostarczyć. Kiedy jesteśmy jeszcze przy tym numerze tej gazety, zobaczmy w tym pierwszym numerze, tutaj mamy wyszczególnione, co się znajduje. Mamy m.in. z polskich hodowców tutaj rozmowę przeprowadzoną, wywiad z Krystianem Kalerem. Mamy też wywiad z prezydentem naszego związku, a mamy też dużo artykułów poświęconych i opiece weterynaryjnej nad gołębiami, jak również zachodnim hodowcom. Z zachodnich hodowców, którzy tutaj są przedstawieni, mamy m.in. wywiad z Rickiem Kulsem i rozmowę z nim przeprowadzono, fotoreportaż taki zrobiony i z Pitem Ferbre. Także dużo ciekawych nowych informacji będzie, a miesięcznik ten pierwszy numer jest za darmo dla wszystkich przeznaczony. Będzie też dostępny w niektórych sklepach, ja tu z sobą też zabieram no właśnie te paczki. Kiedy będę jechał, to na pewno zawiozę do kolegów, do znajomych, tych, którzy mają sklep. Tam też będzie można się w niego zaopatrzyć, zobaczyć, co on zawiera. Tego widzimy, jest tak jak mówiłem, 40 tysięcy sztuk i od już nowego roku tutaj będzie można go tutaj w Polsce wejść w posiadanie, nabyć. Miał być wprawdzie, plan był taki, żeby miał być rozdany na wystawie ogólnopolskiej, no ale jak wiemy, wystawa się nie odbyła, dlatego też w ten sposób to będzie zorganizowane. Jeszcze tutaj ostatnim rzutem, że tak powiem, obiektywu na taśmę. Pokażemy, jak w środku wygląda. Jest bardzo dobrze wydany jakościowo. Tutaj znajduje się dużo różnych ciekawych artykułów. I tutaj mamy właśnie hodowcę z Polski. O, Krystiana Kalera. Hodowca nam znany. Wielokrotnie u niego gościliśmy. Tak szybkie potrzeby. O, tutaj mamy Ricka Kulsa. Hodowlę przedstawioną. Tutaj mamy hodowlę Ferbre. Także dużo, dużo jest ciekawych rzeczy i jeszcze co pokażę, bardzo dobrze wydane i tutaj mamy 54 strony w środku z odkładkami, to razem około 60 stron. I taki magazyn właśnie u nas w Polsce będzie teraz od tego roku wydawany. Także i po polsku, tak. Także to będzie można zobaczyć. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tą pozycją. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry wieczór.